Pszczelarstwo ma bardzo długie tradycje w gminie Tomaszów Lubelski, a mieszkańcy wiedzą, jak ważne są pszczoły dla nas wszystkich. Dziś jesteśmy w pasiece, w której znajduje się 150 uli, aby opowiedzieć Wam o pszczołach i miodzie. Znajdujemy się w pasiece pana Szweda, która jest jedną z większych pasiek w gminie Tomaszów Lubelski. Pszczelarze jest, no, powiedzmy, gdzieś około 30 lat, nie? No i nie wiem, czy będzie jakiś następca, no bo to jest, jak się to się mówi, no jest ciężka praca. Pszczoły są o tyle ważne, że dzięki pszczołom następuje zapylanie roślin, warzyw i owoców. No, jest, powiedzmy, jakieś, no, około 60 tysięcy pszczół, nie? Pszczoły nie są groźne dla ludzi, tym bardziej, że nawet jeżeli użądlą, to użądlenie jest, można powiedzieć, zdrowotne. Na stawy dobrze działa. Jeśli tam się gdzieś on przyciśnie, czy tam coś, to się odwdzięczy, nie? No, stoimy tu, nie? To jest, pszczoła chodzi jakoś, no. Wrogiem dla pszczół właśnie są rolnicy, którzy dokonują oprysków niezgodnie z przepisami prawa. Bo zgodnie z przepisami prawa opryski powinno się dokonywać w czasie, gdy nie ma lotu pszczół i nie wolno opryskać na kwitnące rośliny. To pszczoła, która była na locie, były opryski, ona do ula nie wróci już, bo ją nie wpuszczą, bo zmienia zapach. Także ginie taka pszczoła. Dzięki pszczelarzom i pracownikom tego miejsca zdrowy i pyszny roztoczański miód trafia na Wasze stoły. Proszę Państwa, Roztoczański Związek Pszczelarzy, oprócz tej działalności społeczno-zawodowej, jak sama nazwa mówi, prowadzi również działalność gospodarczą polegającą na skupie produktów pszczelich. A więc produktów pszczelich takich jak miód, pyłek, propolis i wosk pszczeli. No każdy z tych miodów jest zdrowotny, że tak powiem, na coś tam. Wielokwiatowy przede wszystkim, no, wzmacnia organizm. Jeśli chodzi o lipowy, to kiedyś, tak jak nasze babcie kwiat lipy zbierały, to na drogi oddechowe, na przeziębienia i tak dalej. Miód spadziowy jest miodem bardzo dobrym na serce. Miód gryczany dla rekonwalescentów po przebytych chorobach, bo zawiera dużo żelaza. Pyłek pszczeli to bomba witaminowa. Wszystkie witaminy zawiera, pszczoły zbierają pyłek. Mamy również miód wrzosowy. To kupujemy od pszczelarzy aż ze Sprotawy, z poligonów porosyjskich. Tam właśnie rośnie wrzos i da się wyodrębnić miody wrzosowe. Wszystkie produkty pszczele, które skupujemy od pszczelarzy, konfekcjonujemy i dostarczamy do dużych sieci, mniejszych sklepów. Także te produkty regionalne z Roztocza trafiają na całą Polskę. Oprócz tego, że skupujemy produkty pszczele, również związek zaopatruje środki do produkcji pszczelarzy. Takich jak sprzęt drobny pszczelarski, jak podkurzacz, sito, czy po prostu dłuto do sklepiania ramek, no w ogóle drobne kapelusze, drobny sprzęt pszczelarski, czy takie jak to podkarmiaczki do zakarmiania na zimę i tak dalej. Także takie rzeczy zaopatrujemy w generalnie taki drobny sprzęt pszczelarski pszczelarzy. Warto hodować pszczoły, jest z tego satysfakcja, oprócz tego, że jest i miód, który bardzo dobry jest. Gdyby nie było pszczół, to myślę, że wszystkiego by nie było. Dlatego mamy plony, dlatego mamy owoce, warzywa. Wszystko dzięki pszczołom. W tym miejscu kończy się nasza opowieść o miodzie, pszczelarzach i pszczołach. Ale rozpoczyna się droga miodu do Waszych domów. Miód dawniej był pokarmem bogów, który teraz może spożywać każdy z nas. Tym bardziej zachęcamy Was do jedzenia miodu, który może służyć jako antybiotyk, afrodyzjak albo słodzik. No, miód jest przede wszystkim zdrowy.
przede wszystkim zawiera cukry proste, przyswajane przez organizm. Teraz w koronawirusie właśnie powinniśmy spożywać jak najwięcej miodu i pyłku i produktów pszczelich, bo przez to odparnia się organizm. Gorąco zachęcamy Was do spożywania miodu, a w szczególności polecamy Wam miód z roztocza, ponieważ jest zdrowy, ekologiczny i bardzo smaczny. Do zobaczenia w gminie Tomaszów Lubelski.